Ulica Poprzeczna w Skoczowie zmieniła się w wybieg dla modelek i modeli. 13 maja w ramach Nocy Muzeów odbył się tam pokaz mody historycznej. Wydarzenie to połączono z wystawą rowerów zabytkowych. Członkowie naszego stowarzyszenia zajmują się właśnie kompletowaniem, rekonstrukcją ubiorów historycznych. Zbieramy także dużo oryginalnych elementów garderoby. No i dzisiaj to wszystko zaprezentujemy. Od strojów dziennych, powieczorowe, przez plażowe, narciarskie. Szyjemy na podstawie oryginalnych wykrojów, na podstawie głównie zdjęć historycznych, ale także bardzo często pozyskujemy oryginalne elementy garderoby. Przede wszystkim buty, nakrycia głowy. To wszystko też prezentujemy w naszych pokazach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jest to troszeczkę taka odskocznia od rekonstrukcji właśnie militarnej, która jakby tutaj w Polsce gdzieś bardzo utarła szlaki pod kątem właśnie wojskowości. Natomiast my pokazujemy zupełnie co innego, nic militarnego, bardzo fajne rzeczy. Stroje, rowery, muzyczna oprawa, słowo mówione – to wszystko osadzone w latach 30. i 40. XX wieku wpłynęło na niepowtarzalny klimat retro na jednej ze skoczowskich uliczek. To jedno z moich marzeń, więc mam okazję zaprosić skoczowian właśnie na pokaz mody, na uliczce, którą ożywić chcę na różne sposoby. Z okazji różnych pór roku mam wiele pomysłów, czekam na zielone światła, różne zielone światła, bo też nie wszystko zależy od Miejskiego Centrum Kultury, ale mam nadzieję, że przetrzemy szlaki i ta uliczka się odczaruje, ponieważ jest bardzo urocza, a skoczowianie, czy ja wiem, chyba jej nie doceniałem do tej pory. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.